Dobra wiadomość dla widzów czekających na naziemną telewizję cyfrową. 27 października bez większych przeszkód zapewne wystartuje trzeci multiplex naziemnej telewizji cyfrowej i zaoferuje stację publicznego nadawcy. Ale też jest świetna wiadomość odnośnie drugiego multiplexu DVB-T, bowiem nadawcy prywatni jednogłośnie wybrali operatora, którym został Emitel, i Centrum Legislacyjne w końcu opublikowało pozwolenia na nadawanie prywatnych nadawców w drugim multiplexie. Także drugi i trzeci multiplex mogą jeszcze wystartować w tym roku. W trzecim multiplexie naziemnej telewizji cyfrowej zobaczymy stację publicznego nadawcy, w tym jedynkę, dwójkę, info, HD, sport, historię i kulturę. Oczywiście stacje będą niekodowane. Drugi multiplex naziemnej telewizji cyfrowej to stacje prywatnych nadawców Polsat, TVN, TV4 i TV Puls oraz dodatkowe ich propozycje. Również dobrą wiadomość mam dla miłośników stacji wysokiej rozdzielczości. Wraz z uruchomieniem trzeciego MUX-a w naziemnej telewizji cyfrowej pojawi się TVP HD. Jest to stacja, która nadaje od 2008 roku i oferuje na swojej antenie filmy, seriale i sport w jakości high definition. Będzie to pierwsza stacja HD nadająca drogą naziemną i bezpłatnie dla widzów DVB-T. Ekstraklasa piłki ręcznej w Polsce już była pokazywana w trójwymiarze dzięki współpracy Canal Plus, a także w naziemnej telewizji cyfrowej pojawił się sygnał dzięki Emitelowi. Również nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, przygotowują się do startu z przekazami swojej Bundesligi w 3D. Zainteresowani są tym Sky Deutschland i Deutsche Telekom, z którymi Bundesliga już prowadzi intensywne rozmowy i prawdopodobnie w drugiej połowie sezonu 2010-2011 mecze wybrane oczywiście Bundesligi pojawią się w trójwymiarze.